Kuba, to zostaw, tu. Zostawcie to. Go, I got it. Yeah. I got it. Takie namowy. Jak to robisz? Ja zapomniałam. Idzie kamieniarz po prostu. Can I? You gonna say hi? My bad, G just gotta grab some of my soup. Witam wszystkich serdecznie w kolejnym vlogu. Chciałam Wam pokazać, byliśmy w naszej lokalnej restauracji. Oni mają super deale. Miałam akurat kupon, że Pawełek jadł za darmo. Tu macie potrawę Dawida, ryż, kurczaczek, fasola meksykańska. No i oczywiście wodę z dużą ilością lodu. Wybraliśmy się, jak ja to mówię, z buta, bo było bardzo blisko tutaj właśnie przy naszej plazie i idziemy sobie z powrotem do domku w bardzo gorący wieczór. Możesz wchać, ale musisz tak go ściągnąć, żeby oczy ci było widać. Jak gdzie tam? Going in disguise. Oj, to będzie padać zaraz. Gorąco, ale się błyska. Tutaj, tam dalej, słuchajcie. Jest matematyka. W sensie, że tak jakby korki, ale w Ameryce te korki nie są takie w negatywnym sensie, tylko one są tak po prostu, jakby to powiedzieć, dodatkowe lekcje, ale to nie patrzy się na to, że to jest jakiś negatywny, w negatywnym słowa znaczeniu. A tutaj wszystko do domu, takie różne fajne dekoracje, już jesienne mają. Tutaj jest siłownia, Verizon, komórki, tam następne restauracje, inne rzeczy. Tutaj jak przychodziliśmy, właśnie ta siłownia była jeszcze godzinę temu otwarta. O, tu ostatnio nagrywałam, byliśmy w Jurynie. Jurin to jest taka właśnie japońska restauracja i gotowali tam, gotują tak wiecie, tam na tym całym stole przed Wami. Miejsce na śniadanie, kosmetyczki, doktorzy, banki. Z drugiej jeszcze strony następna restauracja, taka co wygląda jak zameczek. No i wiele, wiele innych. A tutaj jest Dogtopia do psów. Taka daycare, czyli jakby przedszkole. Tutaj chiropraktyk, czyli tak zwany kręglarz. Kręgi nastawia. No i tam inne. Pawełek, chodź! O, zobacz, pieski są. To jest jeszcze otwarte? O, no bo dog care to może przez noc mają, wydaje mi się, że tak. Jakby ktoś musiał pieska zostawić na parę dni. No to tak. Tu paznokcie. Następna restauracja. I po co ja Wam tak opowiadam, aby Was to obchodziło? No nie, tak po prostu, że rzadko się w Ameryce zdarza, żeby z buta mieć właśnie taką plazę, to się plaza nazywa, że po prostu to było tak blisko. A tu jest bardzo blisko. Tutaj następny dla psów, dla zwierząt ogólnie, taki sklep. Tam jest nasz target, a my napinamy do domku. Musiałam wyciszyć muzykę, żeby mi nie zablokowali filmu. Słuchajcie, kochani, pokazuję Wam, co już kiedyś robiłam w innych filmach, jak wyglądają przedmieścia. Świateł nie ma w ogóle, raz na ileś set
tam metrów, czasami nawet kilometrami nie ma tego. Tak więc zobaczcie sobie, ja akurat jadę wieczorem, bo nie chciałam się męczyć z Pawełkiem, szczerze mówiąc. Jest bardzo zmęczony po tej naszej restauracji, ale, kochani, ale no nie chciał mi za bardzo spać, więc powiedziałam mu, że jedziemy do McDonalda i w 10 minut był uspany. Czasami właśnie tak robię, z nim wyjeżdżam, przejadę się parę kilometrów i on zaśnie, go później przeniosę do łóżeczka, bo normalnie no nie chcę, jak on jest przemęczony, to czasami jeszcze może praktycznie się rozbudzić i napinać do 11, a ja wiedziałam, do 11 wieczorem oczywiście, a ja wiedziałam, że po prostu jak go przewiozę, to on zaśnie. Przy tej okazji chciałam Wam powiedzieć, że to jest jeden z mitów o Ameryce, gdzie wszędzie widzimy takie, wiecie, wielkie metropolie. W Chicago, w wielkich miastach widać to życie, tętni to życie, jak widzieliście w paru odcinkach, a na przedmieściach to jest tak naprawdę wiejsko. Czy to jest Illinois, czy to jest inny stan, czy bardziej miejski, widzicie te pola, często nie ma chodników. Więc jest to takie właśnie, co mnie zaskoczyło, że jest tu naprawdę w Stanach dużo, dużo takich niezagospodarowanych miejsc, dużo takich farmerskich i to nie musi być koniecznie, wiecie, w Stanach północnych typu Idaho czy Wyoming, a tam to już w ogóle gęstość zaludnienia to jest tak mała, że się w głowie nie mieści. Więc praktycznie każdy stan, bo stany są ogromne, ma właśnie takie przedmieścia tak wyglądające, a im dalej od miasta, tym bardziej tak właśnie wygląda. Moi mili, zepsuła się mikrofalówka, mąż kupił nową, mama, zupełnie inną. Cześć Pawełek, jak było fajnie? Budziaki, było fajnie? Super, co narysowałeś? Okej, okay. Bardzo fajną, wcześniej mieliśmy bez tego, tylko tak trzeba było włączać bez tej rączki, więc bardzo fajnie, bardzo lubię to. No i co? Tutaj to jest tak zwany kolor black stainless, więc on troszkę odstaje od tego koloru, bo to jest czarny, ale ja chcę zacząć zmieniać wszystkie swoje, jak to się mówi, appliances na black stainless. Teraz będziemy robić, słuchajcie, mac and cheese, tak jak obiecałam. Tutaj już ugotowałam taki makaron i ja troszkę będę, że tak powiem, oszukiwać, bo kupiłam taki mac and cheese i w zasadzie mogłabym go tylko zalać sosem, który przychodził razem w tym pudełku w saszeczce, ale pomyślałam sobie, że zrobię taki typowy właśnie mac and cheese z serkiem, taki gęsty, zapiekany. Więc zaraz pokażę Wam, jak ja to robię. Tu rozmieszałam ten sos żółty, co był już w pudełku, to jest taki cheddar z wodą i po prostu przemieszałam, dodałam trochę Worcestershire sauce, soli, pieprzu oczywiście i na 375 stopni Fahrenheita, czyli 190 stopni Celsjusza, zakryć folią aluminiową i do piekarnika na takie 25 minut. Po tym czasie wyjmujemy z piekarnika. Dodajemy masło, dodajemy te sery, starte różnego rodzaju. Ja tam naprawdę nie patrzę, czy to jest cheddar, czy meksykański, czy polski. Daję różnych rodzajów serów. Tak na oko też pół takiej właśnie paczuszki.
Ja akurat miałam Colby Jack ser. No i przemieszamy. Na końcu jeszcze taką robimy warstwę z tego sera i wkładamy na opcję broil. Nie wiem, jak to jest po polsku opcja broil, ale to powinno być 5 minut i to nam zrobi właśnie taką na wierzchu skorupkę. Tą broil ja akurat daję na 500 Fahrenheita, czyli 260 Celsjusza na tak 5-7 minut. Później wyciągamy, serwujemy. Chłopaki bardzo to lubili i w sumie wyszło bardzo fajne, inne niż takie z paczki. Mac and cheese. Piękne wyszło, słuchajcie. Piękne, po prostu piękne. Moi mili, czwartek, więc poleciałam do Jewela, bo mam meeting za pół godziny i kupiłam sushi. Dwa rodzaje, jedno z serem Philadelphia, a drugie, moi drudzy, właśnie z taką, czy z tym, tempura, nie, takie flakes, to wygląda o tak. Z tymi właśnie, z ostrym sosikiem i z takimi, ja to mówię na to przysmażana bułka. Więc będziemy się degustować, jak zwykle, czwartek, $5 w Jewelu. $10. Dobra cena. Dobra, nie będę wam laskać, lecę. Bye. Jeszcze sobie w ogóle tutaj imbiru nałożę. Już w ogóle będzie bajeczka. Super. Dobra. Idziemy dzisiaj na pieszo. Słuchajcie, na pieszo. Idziemy po 2 czy 3 dniach na swimming pool, bo co się okazało, że niestety, ja się śmieję, że tak pan prezydent Biden rozdaje pieniądze, że nie ma komu pracować i nie ma na basenie tych, jak to się mówi, nie ma ratowników. W związku z czym zamknęli basen chyba na 2 czy 3 dni. No i teraz otworzyli basen, ale pływamy na własne ryzyko. Więc nawet nie wiem, czy będzie ktoś w okienku. Chyba tak, żeby wziąć te karty całe od nas, bo tutaj nie każdy może wejść, tylko kto należy do tego osiedla. No, więc zobaczymy, jak to będzie. Cykady cykają, jest rano, to znaczy tak mój lunch time, więc wypadłam z Pawełkiem, bo w piątek on jest w domu, troszkę się przewietrzyć, chociaż jest bardzo gorąco. I to, co teraz powiem, miało nie być w ogóle w tym filmiku. W ogóle miałam do was składać filmik, który miał już być w sieci i jest tam filmik, ale postanowiłam do niego dołożyć tą część, bardzo ważną część. Nie wiem, jak to najdelikatniej powiedzieć, żeby nie miało to wpływ na moją twórczość na YouTubie, w sensie, żeby to nie było ściągnięte. Ale powiem wam tak. Nigdy nie byłam ani za, ani przeciw, jeżeli chodzi o sytuację szczepienia. Czy to na grypę, czy na coś innego będziemy takiej terminologii używać. Ale generalnie nie oglądam jakichś różnych teorii, wiecie, 5G, technologia, inne cudawianki. Sama mam telefon, 5G, technologie, wszystko inne.
nic na ten temat, absolutnie nie doszukuję się czegoś, czego nie mogę potwierdzić, okej? Ale ja by to powiedzieć, teraz do Was mówię jak szusz. Wolno, robię pauzy. Kto chce, będzie słuchał, kto nie, nie. Nie będę nic wycinała. Chyba, że nie będzie słychać pewnych rzeczy przez Pawełka, samochód. Ale ogólnie chciałam wspomnieć o sytuacji. Siostra przesłała mi wczoraj filmik. Powiedziała, obejrzyj do końca. Ten filmik ma 52 minuty. Nie wiem, kiedy będzie ściągnięty z sieci, ale generalnie to jest ściągane bardzo szybko, po paru dniach. Ja nie chcę, żeby link był na moim kanale z przyczyn normalnych, więc ja po prostu Wam uwzględnię screenshot tego. Możecie sobie znaleźć to w sieci albo już pewnie niektórzy z Was wiedzą. Dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że jest dużo osób, jak na przykład, nie będę wymieniała kto z mojej rodziny, którzy się szczepią i są osoby, które się nie szczepią. I ja absolutnie uważam, że to powinno być każdego decyzją. Ale nie jest normalne, że w krajach, gdzie procent szczepienia był jak najwyższy, czyli Włochy, Wielka Brytania, nagle ci ludzie, którzy powinni być zdrowi albo odporni, powiedzmy tak sobie, nie tylko muszą nosić maseczki, tak samo jak ludzie, którzy nie przyjęli szczepionki jeszcze, i z jakiegoś powodu ich się czepia ten delta wirus. No dla mnie to jest trochę na opak, że tak w prostych słowach powiem. Dlatego, że jeżeli już ktoś powinien być zarażony, to osoba, która nie przyjęła tej ochrony, a nie odwrotnie. Jeżeli będziecie chcieli, zobaczycie sobie ten filmik, poszukacie go w sieci, dla chcącego nic trudnego. Ja tu postaram się kilka screenshotów włożyć i powiedzieć tylko to. Nie jestem za ani przeciw, nie nawołuję jak inni youtuberzy bądź też influencerzy, żeby się szczepić, ani jak sportowcy, ostatnia prosta. O sportowcach mówiąc, nie będę Wam wymieniała nazwisk, bo jak zobaczycie te nazwiska w tym filmiku, to zobaczycie, że te osoby wychodzą na światło dzienne i parę z nich, 20-30-letnie dziewczyny, nie brały udziału w Igrzyskach Olimpijskich ze względu na stan zdrowia, ból mięśni, różne inne objawy, nawet depresyjne, zmiany nastrojów, powiększone serce, ciśnienie, anemia. Tam jest wiele, wiele tego. Ja osobiście znam osobę, która się na to skarżyła, w młodym wieku, 41-letnią. Oby się to źle nie skończyło, bo tak naprawdę to wychodzi teraz na jaw, że lekarze mówią, że jednak nie. My jesteśmy cały czas w stadium testowania. Ok? Ja jestem daleka, jestem ostatnią osobą, która będzie niebo czarne, a ja nie pomyślę sobie, że to są 3 dni ciemności, tylko jeszcze będę mówiła, dobra, pomodlę się, jest wszystko ok, ale może to jeszcze nie jest ten koniec świata. Ja będę widziała tą szklankę półpełną. Dlatego ja teraz absolutnie nie mówię, nie szczepcie się. Ja mówię tylko jedno. Jeżeli naprawdę ktoś twierdzi, że to jest bezpieczne i że to absolutnie jest już całkowicie przetestowane, to się myli, bo nie jest możliwym. Nazwisk jest wymienianych bardzo dużo, z imiona i nazwisk, i to można sobie zobaczyć, czy ci ludzie na Wikipedii żyją. To są ministerstwa, osoby z Ministerstwa Zdrowia, przynajmniej jeżeli chodzi o Polskę. To są osoby z urzędów, to są sportowcy, temu ludzie w różnym wieku, niektórzy 30, 40 lat, 20 lat, po prostu ich już tutaj nie ma. Więc to można sobie zobaczyć, czy ktoś miał jakieś objawy. Wiadomo, słuchajcie, jesteśmy w takich czasach, że dzisiaj jesteśmy, jutro nas nie ma z różnych przyczyn, ale jeżeli moja koleżanka ze szkoły mówi mi o tych samych objawach, 41-letnia dziewczyna, która jest wysportowana, nigdy nie chorowała, nie wiadomo jak poważnie, ona ma nagle anemię, ona ma nagle podwyższone ciśnienie, kto wie, czy nie tam co z sercem, inne rzeczy, które się wywołują, no to nie jest okej, żeby tak nagle samo z siebie przyszło, prawda? Ja Wam tylko mówię, żebyście się nie palili,
bo nagle teraz dużo osób znajomych Dawida, mój syn chce się też zaszczepić, wiele osób twierdzi, że no 12-latki już są safe, a lekarze wypowiadają się, że w przypływie tych wszystkich rzeczy, które ta genetyczny czynnik jest wprowadzany do ciała, no to teraz przesuwają ten wiek i że już dużo państw mówi 30+, że są różne powikłania typu brak miesiączki czy cokolwiek. Oczywiście nie we wszystkim, dlatego nie zrozumcie mnie źle, że wszystkie te osoby wymienione w tym wideo okazuje się, że brały i mające powikłania brały udział w kampanii Ostatnia Prosta. Ten filmik wcale nie miał być taki, bo widzicie, zaczął się kompletnie lifestyle'owy, ale chciałam po prostu to poruszyć, bo taki jest mój styl. Robię coś, to mówię, nie mówię tylko o tym, co jest popularne, łatwe, piękne i przyjemne, no i ale o tym, co widzę dookoła, tak? Ktoś tam z naukowców i doktorów polskich wspomniał, że no, że osoby, dlatego się robi te boostery, nie boostery. Ta delta tam wariuje i to w przypadku nie osób niezaszczepionych, tylko właśnie tych zaszczepionych, zamiast je chronić, to je jakoś tam ich zdrowiu zagraża, nie wszystkich oczywiście. Kto jest silny, kto to przejdzie, jest okej. Ale są pewne przeciwwskazania, które no, pewni ludzie nie powinni tego brać i okazuje się, że w tym momencie ten wirus atakuje właśnie osoby, które są zaszczepione, bo im to bardziej grozi, bo chodzi tam o pewien, oni tam tłumaczą materiał genetyczny. Nie wiem, ja myślę tylko, że każdy obudzi się, że przecież ja na grypę jestem szczepiona. Byłam, nie zawsze, ale byłam. I powiem wam szczerze, że coś musi być, że jest taka nagonka, że nawet rozdają nagrody. No coś musi być. Nieważne, jak ja chcę, nie chcę to podpinać pod teorię eliminowania ludzkości, aczkolwiek no nie jest to normalne, że młodzi ludzie, młodzi sportsmeni, bo to nie mówimy tylko o pani tam gdzieś nauczycielce, świeć Panie nad jej duszą, 40-letniej, zwykłym człowieku, ale też mówimy o ludziach, którzy są publiczni, oni o tym mówią, że oni się niedobrze czuli po tym czy po tym. I nie tylko, że niedobrze się czuli, oni nadal mają, jest tydzień, gdzie jest dobrze, jest tydzień, gdzie jest spadek energii, jest tydzień, gdzie się idzie do lekarza, jest wykazana anemia, no ale się tego oczywiście temu schorzeniu, że tak to nazwę, nie przypisuje. Tak więc tylko tyle chciałam wam powiedzieć, tym akcentem zaczynamy weekend, bo jest piątek i będziecie mieć to w piątek, nawet gdyby to było późno w nocy. Jeżeli chcecie dojść do tych materiałów, które ja oglądałam, to ja zawsze mogę wam to wysłać prywatnie. A ten link, jeżeli filmik będzie nadal działał, bo często jest tak, że już nie działa. Jak coś mi moja siostra wysyła, to nie działa. I połowę, wierzcie mi, połowę ja nie oglądam. Mówię, Jezus Maria, przestańcie mi te teorie wysyłać. Ale tu po prostu usiadłam i zaczęłam słuchać wszystkiego po kolei. I no i nie jest to ani za tak, ani za nie. Wypowiadają się ludzie, którzy przyjęli szczepionkę. Później wypowiadają się ludzie, którzy są w Stanach. Wypowiadają się ludzie, którzy są w Polsce. No i po prostu, a szczególnie ci ludzie w Stanach mówi, my jesteśmy przykładem, że my chcieliśmy to wziąć. A my mamy takie powikłania, nie wiemy, co się z nami dzieje. I w zasadzie, ponieważ producent szczepionki nie bierze odpowiedzialności i również nie zaznacza tych elementów, to idzie się do lekarza i nie wiadomo, kogo na co leczyć. Przypisuje się, o masz spadek nastroju, to depresja. O masz powiększone serce, co z tego, że ty masz 20 lat? No, o wyszła ci zakrzepica. Sorki, słuchajcie, ja jestem taką osobą, że mówię o rzeczach nieprzyjemnych, więc teraz nie staram się wymieniać niczego. Szczepcie się na grypę, bo to już się ludzie szczepią od lat. Na co inne, jak się chcecie szczepić, szczepcie się. Kto się nie chce szczepić, niech się nie szczepi. I po prostu śledźcie informacje. I to na tym tak zostawię. Kochani, mam nadzieję, że filmik będzie do was następny jutro, w weekend.
każdym razie nie powiedziałam nic, nie nawołuję ani żebyście się szczepili, ani żebyście się nie szczepili, tylko żebyście mieli otwarte głowy. Tylko tyle. Żegnamy Was serdecznie i do następnego. Say bye. Bye. Bye.